W module drugim zajęliśmy się modelowaniem sieci. Żeby dobrze zrozumieć potrzebę modelowania sieci i zamykania w określone ramy poszczególnych etapów transmisji danych, spróbujemy obejrzeć sobie, jak działa najprostsza sieć, którą zbudowaliśmy sobie z czterech komputerów oraz switcha, który będzie służył do ich połączenia. W programie symulującym za chwilę zobaczymy, jak dużo zjawisk zachodzi w tak prostej sieci, żeby była możliwa komunikacja pomiędzy dwoma komputerami. W tej chwili otworzymy sobie wiersz poleceń komputera numer 1, PC1, i przy pomocy, mam nadzieję, wszystkim znanej komendy spróbujemy sprawdzić, czy komputer oznaczony PC0 jest dostępny w sieci. Wpisujemy jego adres, Enter, i zaczynamy proces poszukiwania komputera PC0 w naszej sieci. W tej chwili jesteśmy w trybie symulacji, która charakteryzuje się tym, że będziemy widzieli po kolei każdy pakiet, każdą ramkę przesłaną przez naszą sieć, troszeczkę w zwolnionym tempie, ale chodzi o to, żeby zaobserwować ogrom różnych zjawisk, jakie się dzieją, po to, żeby wykonać najprostszą transmisję, jaką w naszym przypadku jest wysłanie pakietu ICMP poleceniem ping. Włączamy sobie symulację i zaczynamy obserwować, co dzieje się w naszej sieci. W pierwszej kolejności zostały rozesłane pakiety ARP. Nasz komputer został poinformowany o MAC adresie komputera docelowego i dopiero w tej chwili zaczyna się faktyczna transmisja ICMP. Jak widzimy, dostaliśmy właśnie przed chwilą pierwszą odpowiedź z komputera PC0. W tej chwili wysyłany jest kolejny pakiet kontrolny, dociera do adresata . Wraca do switcha i z powrotem otrzymaliśmy go w naszym komputerze. Pozwolę sobie w tej chwili zatrzymać naszą symulację i zwrócić uwagę, jak dużo różnego rodzaju informacji musiało zostać przesłanych przez naszą sieć, abyśmy mogli uzyskać informacje na naszej konsoli o dostępności komputera PC0. Zwróćmy uwagę, że każdy z tych pakietów, jeżeli sobie otworzymy, został wypełniony na odpowiednich warstwach, o których mówiliśmy już w skrypcie. Tu mamy dokładnie 7 warstw naszego poznanego niedawno modelu OSI ISO. I odpowiednio na każdej warstwie znajdują się informacje, które są niezbędne do tego, żeby ta komunikacja mogła w ogóle zaistnieć. Jeżeli przejdziemy sobie na kolejną zakładkę, widzimy tutaj nagłówek w protokole Ethernet z prawidłowo wypełnionymi polami, gdzie pojawia się adres docelowy, adres źródłowy fizyczny naszych komputerów. Mamy nagłówek w protokole IP, czyli warstwa trzecia, i tu się pojawia adres
źródłowy i adres docelowy. Mamy wreszcie nagłówek protokołu ICMP, który też został w odpowiedni sposób wypełniony. Zamknijmy to. Czyli tak jak zaobserwowaliśmy przed chwilą, nawet najprostsza transmisja w naszej sieci lokalnej tak naprawdę jest dosyć złożonym zjawiskiem i żeby można go było zrozumieć i prawidłowo opisać, dobrze było zamodelować taką sieć po to, żeby stworzyć pewne reguły, pewne ramy, w które będą wpisywali się producenci sprzętu, producenci oprogramowania, twórcy nowych protokołów, które będą współistniały nie tylko w tak małych sieciach jak ta zesymulowana, ale nawet w tak dużych sieciach jak sieć internet.